USA podpisano historyczne porozumienie. Iran, wielka zdrada, porozumienie pokojowe między Izraelem a ZEI i Bahrajnem podpisane. Podczas uroczystej ceremonii w Białym Domu wysłannicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ZEA oraz Bahrajnu podpisali porozumienia pokojowe i o normalizacji relacji z Izraelem. To pierwsze państwa z Zatoki Perskiej, które zdecydowały się na taki krok. Podpisano trzy dokumenty. Pierwszy, między USA, Izraelem i ZEA, drugi, między USA, Izraelem i Bahrajnem oraz trzeci o nazwie Układy Abrahama, pod którym podpisy złożyli przedstawiciele wszystkich stron. Przemawiając z balkonu Białego Domu, prezydent Donald Trump ocenił, że wynegocjowane za pośrednictwem USA porozumienia zmienią bieg historii. Nazwał je wielkim krokiem, dzięki któremu ludzie różnych religii i różnego pochodzenia żyć będą razem w pokoju i dobrobycie. Tym samym ZEA i Bahrajn dołączyły do Egiptu i Jordanii, które do tej pory jako jedyne arabskie państwa zawarły porozumienia pokojowe z Izraelem. Umowy, które budzą sprzeciw strony palestyńskiej, przewidują otwarcie ambasad oraz rozwój współpracy gospodarczej. Władze ZEA liczą, że ich umowa umożliwi zakup amerykańskich myśliwców F-35. W imieniu USA dokumenty podpisał Trump. Izrael reprezentował premier Benjamin Netanyahu, a na czele delegacji ZEA i Bahrajnu stali szefowie dyplomacji tych państw, Abdullah bin Zayed Al Nahyan oraz Abdul Latif Al Zayani. Wielka zdrada. Zdania na temat porozumienia były podzielone od kiedy prezydent USA Donald Trump poinformował o zamiarze wspierania nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi trzema krajami. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nazwał to porozumienie nową erą pokoju. Iran określił je jako wielką zdradę, a Palestyńczycy jako cios w plecy, wskazywano. Król Bahrajnu Hamad ibn Isa al-Khalifa powtórzył, uznał z kolei, że konieczne jest osiągnięcie uczciwego i trwałego pokoju między państwem żydowskim i Palestyńczykami, opartym na rozwiązaniu dwupaństwowym. Potężny spór w regionie. Przedstawiciel autonomii palestyńskiej powiedział agencji AFP, że porozumienie to jest wbicie noża w plecy narodu palestyńskiego. Radykalny Hamas, który kontroluje Strefę Gazy, ogłosił, że umowa ta jest aktem agresji, który wyrządza wielką szkodę sprawie palestyńskiej. Doradca parlamentu Iranu do spraw zagranicznych i były wiceszef dyplomacji tego kraju Hossein Amir Abdollahian napisał na Twitterze, że normalizacja stosunków Bahrajnu z Izraelem to wielka zdrada. Nieostrożni przywódcy ZEA, Bahrajnu nie mogą otwierać drogi syjonistycznym spiskom. Powinni wyciągnąć lekcje z historii. Jutro będzie za późno, głosi Twet. Bahrajn to drugie bliskowschodnie państwo, które osiągnęło w tym roku porozumienie z Izraelem przy mediacji USA. Władze tego kraju, bogatej wyspiarskiej monarchii położonej w Zatoce Perskiej, od dłuższego czasu wysyłały sygnały o gotowości do normalizacji relacji z państwem żydowskim. 13 sierpnia Trump, również jako pierwszy, ogłosił, że Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie ZEA nawiążą stosunki dyplomatyczne w ramach umowy, którą negocjowały również Stany Zjednoczone. Amerykański prezydent powiedział wtedy dziennikarzom, że liczy na to, iż dzięki przełamaniu lodów, inne arabskie i muzułmańskie kraje pójdą za przykładem ZEA.